Cześć! Witam na kanale Luz Chemia. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie metanol, a w następnym etanol. Miałem początkowo omówić to w jednym odcinku, ale wyszedł za długi, więc postanowiłem go rozbić na dwa osobne. No to go! Czym jest metanol? Metanol, znany również jako alkohol metylowy lub drewniany, to najprostszy alkohol posiadający wzór chemiczny CH3OH. Jest to organiczny związek chemiczny składający się z jednej grupy metylowej CH3 połączonej z grupą hydroksylową OH. Jest on zaliczany do alkoholi monohydroksylowych, ponieważ ma tylko jedną grupę OH. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku: Prawy górny róg. Nazwa alkohol drewniany pochodzi od dawnych metod produkcji metanolu, kiedy był on wytwarzany głównie przez suchą dystylację drewna. W tym procesie drewno podgrzewane było w warunkach beztlenowych, czyli bez dostępu powietrza, co prowadziło do jego rozkładu i wytworzenia mieszaniny gazów i cieczy, wśród których znajdował się metanol. Metanol był następnie oddzielany i oczyszczany z tej mieszaniny. Chociaż współczesne metody produkcji metanolu opierają się głównie na syntezie chemicznej z użyciem gazu syntezowego, czyli mieszaniny CO i wodoru, Nazwa alkohol drewniany czy spirytus drzewny pozostała jako odniesienie do jego historycznych metod wytwarzania. A jakie on ma właściwości? Metanol jest bezbarwną, łatwo palną cieczą o niskiej temperaturze wrzenia. Posiada charakterystyczny alkoholowy zapach, podobny do etanolu. Zapach etanolu na pewno czuliście kiedyś, to po prostu wódka. Bardzo dobrze, podobnie jak etanol miesza się z wodą. Metanol jest również toksyczny. Jego spożycie, wdychanie par lub kontakt ze skórą mogą prowadzić do ślepoty czy nawet śmierci. Dlatego tak ważne jest, żeby samemu nie robić alkoholu w domu bez wcześniejszego przeszkolenia, bo może skończyć się to nawet śmiercią. W ogóle, jeśli kiedyś ktoś będzie podejrzany o zatruci się metanolem, to niezwłocznie dajcie mu etanol, czyli po prostu niech pije wódkę ile wlezie. W ten sposób uratujecie mu życie. Dlaczego? Zarówno metanol, jak i etanol są przetwarzane przez ten sam enzym w naszym organizmie, nazywany dehydrogenazą alkoholową. Jednak ten enzym ma preferencje. Chętniej wiąże się z etanolem niż z metanolem. Gdy podajemy etanol osobie zatrutej metanolem, enzymy w jej ciele skupiają się na przetwarzaniu etanolu zamiast metanolu. Dzięki temu metanol jest przetwarzany wolniej, co daje czas na jego bezpieczne usunięcie z organizmu, zanim wyrządzi szkody. Gdyby metanol był przetwarzany szybko, powstawałyby toksyczne produkty rozpadu, które mogą powodować poważne szkody, takie jak uszkodzenie nerwów czy ślepotę. Dlatego podanie etanolu działa jak rodzaj konkurencji dla metanolu, chroniąc organizm przed jego szkodliwym działaniem. To jakby dać organizmowi zajęcie inną substancją, żeby opóźnić szkodliwe efekty metanolu. A tak poza śmiercią to ulega też reakcjom spalania, które sobie teraz rozpiszemy. W tym momencie chciałbym was serdecznie zaprosić na korepetycje online z chemii i matematyki oraz innych przedmiotów do egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie informacje znajdują się w opisie do tego filmu, a teraz nie przedłużając, lecimy dalej. Zapraszam do filmiku o etanolu, link na końcowej karcie. Przypominam, że mieliśmy trzy rodzaje spalania. Było to spalanie całkowite, które prowadziło do dwutlenku węgla, czyli CO2 i wody H2O. Oraz dwa spalania niecałkowite, ja je rozróżniałem na półspalanie i spalanie niecałkowite. Półspalanie to było spalanie do CO oraz pary wodnej, natomiast spalanie niecałkowite to było dosady, czyli węgla, czyli C oraz pary wodnej, czyli H2O. Oczywiście wszystkie spalania są w tlenie. To jak już sobie powiedzieliśmy, metanol ma wzór CH3OH. Dodajemy teraz tlen, ponieważ jest to spalanie i co otrzymujemy? Jest to spalanie całkowite, więc będzie CO2 oraz para wodna, czyli H2O. Mówiłem to już przy filmiku ogólnym ze spalania, prawy górny róg, ale jeszcze raz szybko przypomnę. Najpierw uzgadniamy węgiel, drugi uzgadniamy wodór, a trzeci uzgadniamy tlen. To najpierw węgiel. Po lewej stronie mamy jeden węgiel, tak, ponieważ za węglem w metanolu nie stoi nic, i po prawej stronie w CO2 mamy jeden węgiel, czyli wszystko się zgadza. Teraz wodory. Po lewej stronie mamy 3 wodory plus 1. Pamiętajcie, że mamy jeszcze ten jeden wodór w grupie hydroksylowej. Często o tym zapominacie, a to jest błąd. Czyli skoro mamy 4 wodory po lewej stronie, to po prawej stronie również musimy mieć 4 wodory, a w wodzie mamy 2 wodory, więc trzeba wpisać dwójkę. Pamiętajcie, że gdy uzgadniamy już reakcję, to nie wpisujemy żadne H4O, tylko zawsze przy uzgadnianiu reakcji wpisujemy te duże liczby przed. I na końcu tleny. Zaczynamy od strony prawej. Po prawej stronie w CO2 mamy dwa tleny. I w pasze wodnej mamy jeden tlen, ale że już stoi dwójka przed, to mamy dwa. Czyli razem mamy cztery tleny. I teraz po lewej stronie. Normalnie wpisalibyśmy tu dwa i bajlando. Ale pamiętajcie, mamy jeszcze tę grupę hydroksylową, i tam jest jeden tlen. A więc do rozpisania przed tym wolnym tlenem zostają nam trzy. Ale nie ma takiej liczby, która pomnożona przez 2, bo tutaj stoi dwójka, dałaby nam 3. Więc wpisujemy 3 drugie. I teraz całe równanie mnożymy przez 2, czyli mnożymy przez mianownik, żeby pozbyć się ułamka. No to mnożymy. Tutaj będzie 2. 3 drugie razy 2, to jak już sobie powiedzieliśmy, to jest 3. Tutaj będzie 2 i tutaj będzie 4. I to jest uzgodnione równanie reakcji spalania całkowitego metanolu. Teraz półspalanie. Cecha 3. OH, oczywiście spalanie jest w tlenie i półspalanie prowadzi do CO oraz pary wodnej. I znowu po lewej stronie mamy jeden węgiel, po prawej mamy również jeden, więc nic nie wpisujemy. Teraz wodory. Po lewej stronie mamy trzy wodory plus ten tutaj jeden wodór, czyli mamy cztery wodory, tutaj mamy dwa, więc znowu ta sama sytuacja, wpisujemy dwójkę. I teraz tleny. Tutaj mamy w CO1 tlen, w H2 mamy jeden tlen, ale ta dwójka stoi przed, czyli mamy dwa, czyli razem mamy trzy tleny, a po lewej stronie mamy jeden tutaj w grupie hydroksylowej i dwa tutaj, czyli też mamy trzy, więc wszystko się zgadza, więc wystarczy tylko wpisać dwójkę przed H2O. I ostatni rodzaj spalania, czyli bierzemy sobie metanol, a więc CH3OH, dodajemy do niego tlenu i otrzymujemy sadzę, czyli węgiel, czyli C, oraz parę wodną, czyli H2O. I znowu, po lewej stronie mamy jeden węgiel, tak, bo w metanolu zawsze jest jeden węgiel, a po prawej mamy sam węgiel, już widzimy, że jeden, więc nic nie zmieniamy. Wodory tak samo, tutaj mamy trzy plus jeden z grupy hydroksylowej, a więc razem mamy cztery, i po prawej stronie mamy dwa wodory w wodzie, więc trzeba wpisać dwójkę przed. I na końcu tlen zaczynamy od strony prawej. W parze wodnej mamy jeden tlen, ale stoi dwójka przed, a więc mamy dwa tleny. I po lewej stronie mamy dwa tleny, plus tutaj jeden tlen, a więc razem mamy trzy tleny. Czyli teraz, skoro tutaj mamy dwa tleny, tutaj mamy trzy, to odejmujemy ten jeden tlen od grupy hydroksylowej i zostaje nam jakby do rozdysponowania jeden tlen. Czyli tutaj będzie jedna, druga, tak? Jeszcze raz. Tutaj mamy jeden tlen. I tutaj mamy 1 drugą razy 2, czyli 1. A 1 plus 1 daje 2. Tyle, ile mamy po prawej stronie. Ale nie możemy mieć tutaj ułamka, więc musimy przemnożyć przez mianownik, żeby się tego ułamka pozbyć. Czyli mamy tutaj 2. 1 druga razy 2 to jest 1. Tutaj będzie 2 i tutaj będzie 4. Mam nadzieję, że rozumiecie. A jakie ten metanol ma zastosowania? Służy jako ważny surowiec do produkcji różnych rodzajów plastików, żywic, klejów i innych produktów chemicznych. Używany jako paliwo w wyścigach samochodowych oraz jako składnik biopaliw. W przemyśle energetycznym metanol może być używany do wytwarzania wodoru lub jako paliwo w ogniwach paliwowych. Stosowany jest także w produktach do czyszczenia oraz jako odmrażacz, a także produkuje się z niego formalinę, w której trzymane są preparaty biologiczne. Zapraszam do filmiku o etanolu